Jest taka piosenka w dyskografii Bajmu, okej, okej, nic nie wiem, nic nie wiem, i o ile ja dobrze wyczytałem w tej biografii, to ona jest między innymi historią prostytutek, prawda? Czy oparta między innymi na tym. I chciałem pani zawsze zadać jedno pytanie. Gdzieś przeczytałem, że w latach 80. pani często kupowała od nich ubrania. Czy to jest prawda? Tak, tak, gdzieś tam w wywiadzie mówiłam o tym, bo to jest prawda. No ja, jeśli to wychodzi z moich ust, tam się ukazały jakieś sytuacje w książce, no to są prawdziwe historie. Takie były czasy, że w sklepach nie było ubrań, a kiedy przyjeżdżaliśmy do hotelu jakiegoś tam po koncercie, no to te kobiety po prostu zarabiały w ten sposób, w inny sposób też, ale zarabiały również tym, że miały do sprzedania różne inne, zupełnie inne ubrania, a że ja uważałam, że skoro jestem artystką i sobie na scenie, no to muszę się absolutnie odróżniać i muszę być sobą. To, co lubię, ubierać się inaczej po prostu. Scena rządzi się swoimi prawami. O, coś tu leci.